Czy trening bar spina na szerszym siedzeniu będzie szedł mi lepiej? To mam zamiar dzisiaj sprawdzić. Jestem pod sklepem z częściami do BMX-ów. Idę kupić szerszą kanapę, no i później wybieram się na rower, więc zobaczcie, jakie to przyniosło rezultaty. Mam nowe siedzenie, kupiłem najszersze, najgrubsze, jakie tylko znalazłem. Kupiłem dłuższą sztycę, więc siedzenie mam w zupełnie innej pozycji niż na ostatnim treningu. No i teraz sprawdzę, czy wygodnie jest przez to złapać siedzenie nogami. O! Pierwszy chwyt jest zupełnie inaczej, więc nie wiem, czy to przypadek, ale testuję dalej. Jeszcze nie wiem, jak z wysokością, jak najlepiej sobie to ustawić, ale na pewno odchylę sobie troszeczkę je do tyłu, tak żeby mu czubek mocniej łapać, więc... Po opublikowaniu filmu w ubiegłym tygodniu dostałem od Was masę wiadomości, a kilka z nich było bardzo przydatnych, bo zwróciliście mi uwagę na to, jak łapać kierownicę. Na początku nie skupiłem się na tym zupełnie, ale warto tę kierownicę łapać tutaj. No i teraz widzę po pierwszych próbach z nowym, szerszym siedzeniem, że to rzeczywiście dużo, dużo zmienia, bo po prostu łapię kierownicę szybciej. Mega! Kolejne ćwiczenie, które w tamtym tygodniu spodobało mi się najbardziej, czyli próba zrobienia bar spina w leżeniu na plecach. Już widzę, że jest zupełnie inaczej, bo tego ruchu, żebym sobie spokojnie puścił rower, przy tamtym siedzeniu w ogóle nie było takiej możliwości. I o to chodziło. Trening bar spina. Swoją drogą, ale mam zamiar jeszcze dzisiaj poćwiczyć trochę bunny hopa nad poprzeczką, popróbować 1.8 zrobić w górę, więc... Chyba zrobiło się wysoko. No nie. To jest chyba kres moich możliwości. Bar spin poćwiczony, bunny hopy poćwiczone. Teraz 180 nad poprzeczką. Coraz wyżej i coraz fajniej. Skoro chcę iść wyżej, skakanie nad poprzeczką jest absolutnie najlepszą metodą nauki. Koniec tego dobrego. Ok, ja zmykam szybciutko montować ten film, bo jest prawie 14, a na 18 muszę się wyrobić z montażem, więc ja na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 18.